wspólnie z powiatem poznańskim postanowiliśmy pokazać wieszczarstwo dzieciakom ze szkół podstawowych powiatu poznańskiego, a w ściśle gminy. Chcieliśmy zaaktywizować gminy podpoznańskie do tego, żeby uczestniczyły w współzawodnictwie, ale przede wszystkim chcieliśmy pokazać naszej młodzieży z powiatu poznańskiego, przybliżyć wioślarstwo. W momencie, gdy mieliśmy wychowanie fizyczne, no, dzieciaki wszystkie, które były chętne i które też widzieliśmy, że mają potencjał, miały możliwość wiosłowania na ergometrach, próbowania, kilka prób wykonywały. Niektóre kilka razy przychodziły, żeby poprawić swoje wyniki, bo widzieli też, jakie mają wyniki poszczególni uczniowie, więc no, cały tydzień, ponad tydzień wiosłowali sobie. Moja taktyka była taka, żeby zamknąć oczy i się skupić na działaniu, nie patrzeć na tablicę, ponieważ to by mi przeszkadzało, bym sobie mówił, o już prawie koniec, mogę sobie odpuścić. Nie, trzeba najpierw zamknąć oczy, zrobić to i potem otworzyć, zobaczyć pierwsze miejsce, wow, super, super i jestem pierwszym. Jak pan ocenia te czasy, które dzieciaki tutaj osiągają? Zwycięzcy, bardzo dobre czasy. Niektóre osoby trenujące miałyby problem z tymi zawodnikami, z tymi dziećmi się ścigać i wygrać. Jako trenerzy zwracamy uwagę na warunki fizyczne. Tak? Jeżeli ktoś ma ponadprzeciętne warunki fizyczne, możemy już wnioskować, nie do końca będzie to też sprawdzone u wszystkich, ale możemy wnioskować, że będą to przyszli wioślarze, którzy będą dobrze sprawować się w dyscyplinie.